Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgo chciałbym Państwu przypomnieć temat leszczyński, czyli firmę Canolda, która funkcjonowała wiele lat w Lesznie. Nie za bardzo rozumiem, dlaczego centrum handlowe, które się buduje w Lesznie, będzie się nazywać Galerią Goplana, bo uważam, że Goplan jest więcej, a Canold był tutaj w Lesznie tylko jeden i dzięki rodzinie Kaczmarek, którzy w Lesznie tą firmę przed wojną i krótko po wojnie prowadzili, było to bardzo ciekawe. Ja już odcinek nakręciłem, numer 286, ponad 6 lat temu, ale od tego czasu przybyło mi wiele przedmiotów reklamowych związanych z firmą Canold i dlatego chciałbym, jakby to powiedzieć, wrócić do tego tematu. No, trzymam w ręce książkę, która została napisana przez córkę pana Kaczmarka. Ta pani z miłości do firmy Canold nawet zmieniła sobie nazwisko i nazywa się Barbara Canold. Dostałem tą książkę od niej osobiście. Jest tutaj dedykacja dla mnie od autorki, także jest to kompendium wiedzy, jeżeli chodzi o firmę leszczyńską Canold, ale nie ukrywam, że mam też parę przedmiotów, które, tak jak powiedziałem, ostatnio mi wpadły w ręce i zasiliły mój zbiór. Może na początek pokażę inspirację do tej audycji, czyli ta drewniana skrzynka. Mój kolega, będąc na giełdzie staroci gdzieś w Belgii, nie powiedział dokładnie gdzie, zobaczył taką skrzynkę, ponieważ wiedział, że Canold to jest mój temat, kupił mi tę skrzynkę, także ta skrzynka z Belgii przyjechała do Polski. No, patrząc tutaj na te dystrybutory, gdzie są włożone te słoje, również je już kiedyś pokazywałem, nadal nie mogę zdobyć oryginalnych słojów, które znajdowały się w środku, ale i tak to się świetnie prezentuje. No, na dole te takie owalne, duże puszki, proszę zwrócić uwagę, że są to trzy rodzaje różnych cukierków, które były sprzedawane przez firmę Canold. No, musicie też Państwo zwrócić uwagę na te dwie puszki, większą i mniejszą, które stoją obok, bo to są najczęściej spotykane puszki i je się jeszcze w wielu domach spotyka. Ludzie trzymają tam suszone grzyby, przechowują jakieś produkty spożywcze, ale trzeba przyznać, że ładne stany już jest ciężko gdziekolwiek dostać. No, specjalnie odkręciłem ze ściany szyld śmietankowych cukierków firmy Canold tutaj, żeby go ładnie zaprezentować. No i oczywiście też taki malutki, blaszany, wytłaczany szyldzik, który dostałem od mojego kolegi Wojtka, a on, ten szyld akurat u niego był gdzieś na strychu przybity na ścianie i trafił do mojej kolekcji. No, mamy tu piękne takie hurtowe opakowania cukierków, które były do sklepów dostarczane. Niektóre są przedwojenne, niektóre są z okresu okupacji, co wynika z napisów na tych naklejkach, także naprawdę są to już dzisiaj bardzo unikalne przedmioty. No, na pewno do dużej rzadkości należą też te słoje z pięknym, wytłoczonym napisem Canold, no i oczywiście z oryginalną pokrywą, na której, z tym zamknięciem, na którym również musi być wytłoczony napis Canold. No, kolejny dystrybutor, ten taki drewniany, to stał u pana Bortla w Lesznie w sklepie i tam właśnie były zaprezentowane za szybkami cukierki, które były do kupienia. No a sprzedawca od tyłu mógł je wybierać i na sztuki mógł podawać. Unikatowa rzecz, jeden jedyny, jaki mam w kolekcji, właśnie ten duży wytłaczany słój, ten taki pionowy, który stoi z tym pięknym napisem. Naprawdę chętnie bym takie słoje przytulił, ale więcej nie ma. Nie tak dawno od kolegi w drodze wymiany zdobyłem taki piękny, malutki dystrybutor. Proszę zwrócić uwagę, że tu jest też ładny, taki złotem zrobiony napis Canold i jest to taka szafetka, gdzie też możemy wybierać drobne cukierki, które były firmy Canold. No, na nim stoi piękny słoiczek, taki malutki, też wytłoczony napisem Canold i taka już nowocześniejsza, w zasadzie ardekowska puszka, puszka powiedzmy metalowa, których sporo się zachowało. No,
są rzeczy unikatowe. Na przykład od takich znajomych ze Szczecina, którzy zajmują się renowacją starych piecy, dostałem takie piękne tekturowe pudełko Canold Leszno. No naprawdę tego typu przedmioty bardzo ciężko, żeby gdzieś przetrwały. Już tutaj pokazywałem właśnie z okresu okupacji pokryweczka. No i oczywiście takie również tekturowe, ładne pudełeczka, gdzie były w środku cukierki Canolda. No, jest parę takich unikatów, no, pokazywałem już kiedyś oryginalną, nieotwartą czekoladę mleczną z orzechami. Numer 15, również oryginalna, zamknięta, nigdy jeszcze nie jedzona, myślę, że za mojego życia nie będzie jedzona. No i wspaniała foremka do takich kostek marcepanowych, również mamy Canold. Jak to jest masa wlana tutaj do takiej foremki, no to ten napis na wierzchu jest widoczny i to jest właśnie napis Canold, z którego ja jestem jako leszczyniak bardzo dumny i dzięki temu te rzeczy gromadzę. Od takiego kolegi w Lesznie, Grzegorza, dostałem taką piękną kopertę. Jest tutaj fabryka cukru w Leszno Wielkopolskie, Canold. To akurat było pisane do Centralnego Zarządu Przemysłu Spożywczego, Biuro Planowania i Statystyki w Warszawie. No, bardzo ciekawa koperta z okresu już powojennego, ale tak mnie zaintrygowało, czemu te znaczki tutaj są takie, powiedzmy, tu trzymają jakiś i jak się odchyli to tutaj, to jest akurat niemiecka koperta z okresu II wojny światowej, która po 1945 roku została przez administrację Canolda wykorzystana i poszła jako do korespondencji. No i oczywiście bardzo ciekawa rzecz. Proszę zwrócić uwagę, taka sobie fajna walizeczka ciekawa, a tu z boku, proszę bardzo, jest napis Canold. Myślę, że jest na tyle widoczny. Jak otworzymy tą walizeczkę, to w środku jest też również pięknie nadrukowana reklama firmy Canold. I ja mówię, że to były takie walizeczki, które chyba komiwojażerowie, którzy jeździli i namawiali do kupowania cukierków, mieli takie firmowe, albo można może było w sklepie nabyć, żeby sobie taką walizę cukierków z jakiejś okazji sprawić. Także muszą Państwo przyznać, że bogactwo tych materiałów reklamowych wskazuje, że ta firma bardzo dbała o reklamę. Jednocześnie no, był okres, kiedy była w zasadzie europejskim koncernem i możemy być dumni, że taka firma w Lesznie była. No i może jednak by się właściciele tej galerii handlowej zdecydowali, żeby to była galeria Canold, a nie galeria Goplana, ale to myślę jest tylko w sferze moich marzeń. Dziękuję.